Cześć, tu Karolina. Witam Was w inspiracjach września. Wybaczcie mi małe opóźnienie, ale dopiero przedwczoraj wróciłam z Seszeli. Mówię o tym w czasie, kiedy to nagrywam. Jest ze mną Kropek, ponieważ nie chciał się uspokoić, więc stwierdziłam, że po prostu wezmę go na chwilę na ręce. Już nawet parę razy z nim nagrywałam podcast, więc może tym razem się uda. W każdym razie mam dla Was zbiór wszelkiego rodzaju inspiracji z minionego miesiąca. I jak zawsze chciałabym zacząć od urody. Dawno tego nie nagrywałam, więc się musiałam przez chwilę zastanowić. I tak jak w zeszłym miesiącu Wam wspominałam, że bardzo radykalnie zmieniłam swoją pielęgnację, tak dzisiaj postanowiłam podzielić się z Wami pierwszym produktem. I jest to mydło, bo tam pojawiło się też przy podcaście o pielęgnacji parę takich komentarzy, że właśnie mydło wcale nie jest takie dobre, ale ważne jest to, jakie mydło. Ja używam cudownych, naturalnych, najwyższej jakości, brzmi jak reklama, mydeł z Purite. Już używam ich od, myślę, ponad miesiąca do mycia twarzy zamiast czegokolwiek innego i sprawdzają mi się naprawdę fantastycznie. Wcześniej używałam cynamonowo-kawowego, a teraz używam pokrzywowego, który jest szczególnie dobry właśnie na cerę z problemami. Teraz akurat moja cera się dobrze sprawuje, też byłam w klimacie, który bardzo jej służył. Jest nawodniona i opalona, także Wam serdecznie ten produkt polecam. Jako że przez większość tego miesiąca absolutnie żadnego makijażu na sobie nie miałam, dzisiaj po raz pierwszy mam cokolwiek na twarzy, słuchajcie, od tak dawno, jest to takie dziwne uczucie, to nie mam nic dla Was z make-upu, to mam kilka rzeczy modowych. I pierwsza rzecz to jest torebka, którą dostałam w prezencie na urodziny. Jest to cudowna torba z korka. Jest to torba przywieziona z Portugalii. Portugalia jest największym na świecie producentem korka i jest to naprawdę niesamowita torba, która kojarzy mi się, jak ją tak sobie właśnie zciaśniłam, kojarzy mi się trochę z taką Carrie Bradshaw. Jest naprawdę ekstra i naprawdę nosiłam ją przez cały ten miesiąc, aż wyjechałam. Także przez pierwszą część miesiąca. Drugą rzeczą z działu mody jest marka i zarazem produkt. Jest to marka Elementy, polska marka modowa i ich sukienka, którą pożyczyłam od mojej przyjaciółki Karoliny. I słuchajcie, ja zakochałam się w tej marce już podczas eventu Fashion Revolution Polska, dlatego że oni, tam był właśnie współzałożyciel marki, dawał swoją prelekcję i to, co ich w ogóle cechuje, abstrahując od tego, że jest to oczywiście odpowiedzialna marka szyjąca w Polsce i przykładająca ogromną wagę do materiałów, do ich jakości. To jest to marka bardzo transparentna. Na stronie jest dokładnie wszystko wydzielone, ile wynosi marża, ile wynosi produkcja. Także jest to bardzo, uważam, nowe podejście do prowadzenia biznesu. I polecam Wam posłuchać sobie wywiadu właśnie z Bartkiem w podcaście Muda Talks. Jest to bardzo fajny podcast o zrównoważonym rozwoju, o etycznej modzie, też o ekologii i on tam właśnie wyjaśnia, jak funkcjonują elementy, także ja zachęcam Was z całego serca do inwestowania w polskie marki. Często pytacie mnie, jakie marki polecam i ta jest naprawdę genialna. Sukienka jest przepiękna, cudownie leży, jest naturalna, sprawdziła mi się w tropikalnym klimacie i robi cały look, także bardzo Wam polecam właśnie elementy. I skoro już jesteśmy przy tej modzie, to jeszcze Wam dorzucę jedną rzecz. Jest to niesamowity top z łódzkiej marki Ochzuza, który pojawił się już w paru moich filmach, też chyba niedawno miałam go tutaj na sobie. Jest to przepiękny, kwiecisty top wiązany z przodu. Można go zawiązać z większym dekoltem właśnie tylko raz z przodu. Można go obwiązać, zawiązać sobie z tyłu. Jest uszyty w Polsce, świetnie wykonany i po prostu jest przepiękny. Także chciałam mu tutaj oddać cześć. No, to teraz słuchajcie, czas na ulubieńców jedzeniowych. Niech ja przełamę sobie. A, no tak. Czekajcie, upewnię się. Tak, mam dzisiaj dla Was coś takiego nietypowego może, ale moim odkryciem, po prostu moim odkryciem w tym miesiącu był kokosowy rum z Seszeli. Jest to rum, który jest tam produkowany, nazywa się Takamaka. I on jest, jest klasyczny, jest kokosowy, jest ananasowy i jeszcze jakiś tam ciemny rum. I słuchajcie, ten rum kokosowy w połączeniu z sokiem ananasowym smakuje jak piña colada, bez konieczności używania mleka czy mleka kokosowego, więc to jest taka fit colada.
I naprawdę to ten produkt mnie powalił, przywiozłam go sobie z Seszeli, więc pomyślałam, że przy okazji Wam tutaj o tym opowiem. Jeżeli będziecie tylko w tamtych okolicach, koniecznie go spróbujcie. Wiem, że to jest mało praktyczne dla większości osób, ale ach, przemycę. Jeśli chodzi o książkę, to tym razem mam Wam do polecenia książkę z takiego działu samorozwoju, trochę biznesową. Jest to książka, którą pożyczyłam od Owsianej, Justyny, pozdrawiam. Jest to książka The One Thing, czyli jedna rzecz. Jest to książka, która mówi o tym, że aby odnieść sukces, trzeba zawsze wybrać sobie najważniejszą rzecz, która jest do zrobienia i skupiać się tylko na niej, nie rozdrabniać się, tylko zawsze minimalizować to, co mamy do zrobienia, do tego, co jest po prostu najważniejsze. Ale ta książka niesie ze sobą o wiele więcej mądrości. Dla mnie była to naprawdę bardzo ciekawa lektura, bardzo dobrze wpłynęła na moje podejście do organizowania swojego czasu, bo mam wrażenie, że troszeczkę zginęłam w takim podejściu, że dopóki jest długa lista, to jestem produktywna i doszło do tego, że wpisywałam na listę coś typu, nie wiem, pomalować paznokcie, tak, albo wysłać jednego maila, odhaczałam to tak samo jak każdy inny, może ważniejszy podpunkt i stwarzałam taką iluzję, że jestem zajęta, produktywna i świetnie mi idzie. Natomiast ta książka bardzo zachęciła mnie do przewartościowania tego mojego planowania, także bardzo serdecznie Wam ją polecam. Ja oczywiście Wam ściągę, nie żeby nie było, że ja wszystko pamiętam. Chciałabym też na szybko polecić Wam dwa filmy, które widziałam w tym miesiącu. Nie będę o nich opowiadała, dlatego że ten film był już strasznie, strasznie długi, to są też głośne filmy. Pierwszy film to jest oczywiście Once Upon a Time in Hollywood, czyli najnowszy film Almodovara. Film o bandzie Mansona w rolach głównych Leonardo DiCaprio i Brad Pitt. Ja jestem dosyć sceptyczna do tego reżysera. Raz mi się coś podoba, raz mi się w ogóle nie podoba, ale ten film moim zdaniem jest naprawdę, no, świetny. Także to Wam polecam. I drugi film to jest najnowszy film Almodovara z Antonio Banderasem. Nazywa się Dolores Gloria. I tak samo z Almodovarem też mam różnie. Niektóre jego filmy mnie po prostu przerażają. A ten film jest naprawdę poruszający. Jest to film, który ma bardzo wiele wątków autobiograficznych z życia Almodovara. Opowiada o reżyserze dojrzałym, który przeżywa dosyć spory kryzys w swoim życiu. Korpuś, pokaż się może tutaj bardziej. Także ten film Wam też bardzo, bardzo, bardzo polecam. I jeszcze chciałam Wam polecić jeden odcinek podcastu, teraz kiedy jesteśmy w tym dziale kulturowym, powiedzmy. I jest to odcinek podcastu The Icons, czyli podcastu, który uwielbiam, prowadzonego przez Mini Icon i męża Alexa Icona. Jest to odcinek z gościem, który nazywa się John Quick. Jest to facet, który zajmuje się, uczy o tym, jak się uczyć, o tym, jak wykorzystywać lepiej swój mózg. I naprawdę ta rozmowa, której słuchałam wiele tygodni temu, już teraz tak dobrze nie pamiętam, bardzo, bardzo, bardzo była dla mnie przełomowa. Przekazał on tam bardzo wiele fajnych technik, ale też wyjaśnił właśnie, dlaczego trochę system nauczania podcina nam skrzydła i wcale nas nie uczy tego, jak lepiej wykorzystywać swój umysł. Jest tam taki bardzo mądry cytat. Tylko czyj to jest cytat? Trzeba posłuchać, żeby się dowiedzieć, ale cytat brzmi, Mark Twain. Nie pozwólcie, aby szkoła stanęła na drodze Waszej edukacji. Także uważam, że to jest bardzo mądra myśl, z którą warto przez chwilę zostać. I na koniec chciałabym też powiedzieć, że muszę nawiązać do podróży. Oczywiście byłam na Seszelach, będzie się ukazywało mnóstwo filmów, dwa filmy, jeden podcast. Już kończymy, kropek. Ale chcę powiedzieć, że jednym z najpiękniejszych miejsc, jakie widziałam do tej pory w swoim życiu, było jedno z miejsc na Seszelach i jest to plaża na wyspie La Digue. Wybraliśmy się tam na weekend i cała ta wyspa jest niesamowita, ale szczególnie właśnie ta plaża, której nazwy nie pamiętam, jest zaliczana do jednej z 10 najpiękniejszych plaż na świecie i zgadzam się z tym, widoki są niesamowite, czułam, że rzeczywiście jestem w raju. Tak, mój pies generalnie stanowczo za bardzo hałasował, więc musiałam tutaj wypuścić go, ale jestem już z Wami, to są już wszystkie moje inspiracje tego miesiąca, tak jak zawsze czekam na Waszych ulubieńców, na Wasze wybrane, ulubione produkty, przeżycia, książki, filmy z września. Widzę się z Wami za tydzień w przewodniku po Warszawie i potem już maraton
rzeczy związanych z Seszelami. Także dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Pa!